W Stadlinie od piątku funkcjonuje od dawna wyczekiwany żłobek. Inwestycja kosztowała 2 600 000 zł. Większość środków pochodzi z budżetu gminy Górno. 747 000 zł to dofinansowanie z rządowego programu Maluch Plus. Ogromna potrzeba. Gmina nasza jest gminą rozwijającą się i staramy się tu zapewnić jak najlepszy byt, żeby to była gmina przyjazna. I taki duży żłobek na 60 bez mała dzieci, no i mamy już praktycznie zapełniony. Jest już lista rezerwowa tworzona, więc to już wskazuje na fakt bardzo dużej potrzeby wybudowania tego żłobka o takim standardzie właśnie tutaj. Pieniądze na podobne inwestycje w ramach programu Maluch Plus otrzymały 103 samorządy z całej Polski. To również pokazuje, że zmienia się polityka w naszym kraju. Stawiamy na przyszłość, na przyszłe pokolenia. Zaczyna przybywać Polaków. Mnie osobiście jako polityka rządzącej koalicji to bardzo cieszy, dlatego że to był nasz podstawowy cel, między innymi gdy wprowadzaliśmy program 500+. Żłobek Radosna Polana w Radlinie powstał całkowicie od podstaw, na działce po starej szkole. W dwóch oddziałach placówka zapewnia opiekę dla 58 maluchów. Opieka będzie zapewniona dla wszystkich dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3 z terenu naszej gminy, gminy Górno. Obiekt jest nowoczesny, wykonany na bardzo wysokich standardach. Cały obiekt monitorowany jest, wyposażony w domofony, nowoczesną kuchnię, salę zabaw, przestronne, sypialnie, które są dostosowane, łóżeczka, leżaczki dla dzieci do lat 3. Wszystkie zabawki mamy atestowane. No i też mamy jeszcze w planach zakup tablic interaktywnych, a nad bezpieczeństwem dzieci będzie czuwać wykwalifikowana kadra. Rodzice małych podopiecznych wybierali tę placówkę ze względu na lokalizację, kadrę nauczycielską i nowoczesne przystosowanie żłobka. Wydaje mi się, że jest super przygotowany organizacyjnie. Spełnia najwyższe chyba oczekiwania każdego rodzica, więc myślę, że będziemy, przede wszystkim Zuza będzie bardzo zadowolona uczęszczając. Fajne miejsce jest, dzieci mają gdzie się pobawić na zewnątrz, parking dla rodziców parkujących, no wszystko praktycznie, czego można sobie życzyć i oczekiwać tak blisko domu. Rada Gminy Górno zdecydowała, że rodzic za miesięczną opiekę nad dzieckiem zapłaci 220 zł. Stawka żywieniowa wynosi 7 zł dziennie. Radni przegłosowali też zniżki dla rodzin wielodzietnych.